Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Welkan, czyli Artur Niemiec i zapraszam do kolejnego odcinka z serii kursu HTML5. Ostatnio mówiliśmy sobie o znaczniku meta, o słowie doctype. Dzisiaj chciałbym rozwinąć temat znacznika meta o jeszcze jedną pozycję, a więc stwórzmy sobie szkielet strony, o której mówiliśmy wcześniej, ok? A więc tak. Najpierw sobie zapiszmy stronę jako 03 więcej o znaczniku meta. Dobra. I to szło tak. Doctype. Może jeszcze inaczej, bo żeśmy to nazwali. O znaczniku meta.html. Podobnie po kolorze skład. Dobrze, jeszcze raz. Doctype HTML. Swoją drogą polecam, przynajmniej na początku, bo później może będzie trochę zabawy, pisanie każdego przykładu od nowa, ponieważ to utrwala w naszym mózgu elementy, które mają się pojawiać na stronie, tak? Lepiej jest coś pisać, jeżeli czegoś się uczysz cały czas i utrwalać to, niż potem mieć problemy i przegapiać. Czyli HTML mamy head, body. Powiem Wam, że mam nowego laptopa od jakiegoś pół roku lekko i wciąż nie mogę przyzwyczaić się do klawiatury. Title. I co będzie? 03 więcej o znaczniku meta. No dobrze. Podstawowy szkielet mamy i teraz sam znacznik. Pamiętacie, co wcześniej pisaliśmy? Jak to pisaliśmy? Meta? Meta, czyli w jednym znaczniku, znacznik zamykający i właściwości. Właściwości name. Keywords. W tych przykładach tutaj może keywords nie będą nam potrzebne, ale jeżeli będziesz tworzyć stronę, która ma kiedyś wylądować w internecie, wówczas mogą Ci się przydać. I content. Pierwszy, drugi. O, wpiszmy może jeszcze więcej o meta. Ok? Dobra. I tak, to był jeden keyword. Mamy jeszcze takie coś. Taki znacznik meta. Jak description. Ludzie, którzy znają język angielski, już pewnie wpadli na to, o co tutaj chodzi. Description z angielskiego jest to opis strony, czyli nazwa właściwości opisowej, a pod polem name, a content, czyli opis, czym się tutaj zajmujemy. My na przykład tutaj zajmujemy się i będzie nieco więcej o znaczniku meta. Ok. I teraz tak jak mówiłem, te znaczniki meta to są znaczniki, których nie widać na stronie, ale na stronie one muszą się znaleźć, jeżeli ta strona wyląduje w sieci, ponieważ to są informacje dla przeglądarki internetowej. Okay? Mamy teraz w przeglądarce podajemy informacje odnośnie keywords, czyli jakby słów, pod którymi ma się znajdować nasza strona. Oczywiście, jeżeli nie dajmy na to będziesz tworzył stronę o budownictwie, to w keywordsach wypisz tutaj wszystko, co ma związek z budownictwem, tak? No, dobrą praktyką jest to 20 do 30 keywordsów, żeby się znalazło. Inna rzecz. Tutaj mamy opis strony, co na tej stronie będzie się znajdować. To również ma wpływ na SEO, czyli na pozycjonowanie, tak?
dobrze wykonana strona jest bardziej przychylnie postrzegana, powiedzmy, w wyszukiwarce Google, niż strona, na której nie ma nic. Na przykład na strona, niż strona, która jest bez opisu. Czyli opis strony, title, to wszystko się liczy. Okay? Dzisiaj jeszcze jedną rzecz chciałbym Ci pokazać, jeżeli chodzi o znacznik meta. A propos wyszukiwarek. Właściwość, która nazywa się robots. O co tutaj chodzi? Czasami możesz sobie życzyć, aby strona, którą umieszczasz w sieci, nie była indeksowana, czyli sprawdzana przez wyszukiwarkę internetową. Okay? Może to być jakaś strona testowa, może to być jakaś strona z poufnymi danymi, ale jest konieczność, aby ona była w sieci, może robisz jakieś testy. Wówczas ten znacznik meta o nazwie robots do tego służy. Jest tutaj parę właściwości, które możemy przyjąć. Jest właściwość index i follow. O co chodzi? Index mówi o tym, że strona ma być indeksowana przez wyszukiwarki takie jak Google, tak? A z kolei słowo noindex mówi o tym, że strona ma być nie wyszukiwana przez wyszukiwarki. Czyli jeżeli umieścisz ją potem w Google'ach, wówczas nie będzie jej można wyszukać. Follow, o co chodzi? Jeżeli na stronie internetowej pojawią się linki, różnego rodzaju odnośniki, wówczas jeżeli wyszukiwarka trafi w kodzie strony na taką pozycję jak follow, wówczas przyjmie, że te odnośniki mają być również indeksowane, czyli zapisywane w wynikach wyszukiwania. Natomiast jeżeli trafi na nofollow, wówczas te odnośniki nie będą nic zapisywane, indeksowane, tak? Czyli generalnie, jeżeli chcesz ukryć stronę w sieci, a musi być ona w sieci, znaczy jeżeli chcesz ukryć ją w sieci przed innymi, a będziesz ją miał tylko dla siebie, wówczas taki zapis meta noindexfollow jakby gwarantuje Ci, że nikt inny poza Tobą nie wyszuka tej strony przypadkiem, ok? Oczywiście, jeżeli będzie znał adres URL strony, to wówczas wtedy ta strona będzie widoczna. Natomiast jeżeli adres URL jest znany tylko Tobie, wówczas można powiedzieć, że masz spokój, ok? Co jeszcze? Jeżeli chodzi o znacznik meta właściwość robots, to w sumie by było tyle z podstawowych informacji, które mam tu do przekazania. W kolejnym odcinku zajmiemy się już pokazywaniem czegoś na stronie, czyli sekcją body. Okay? To są główne elementy, które musisz wiedzieć, jeżeli chodzi o znacznik head, czyli to, co jest przekazywane w przeglądarce, a nie widoczne na stronie. I tego się będziemy trzymać. Także dzięki Ci za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.